Widzimy się. To jest Korek Pies. Hej. Agatki i... Słucham cię, Etusiu, nie kłócimy się. Ty wiesz, że... A ja ciebie bardzo kocham. Wiesz, że tutaj... Tutaj na Long Island jest ciocia i wujek i oni kupili wam piękne prezenty. Oni się nazywają, to jest ciocia Agatka i wujek Robert. I taki piękny... A jak te prezenty się nazywają? Prezenty się nazywają kolorowe, piękne ubranka, jeansy i piękne bluzeczki z takimi uśmiechami. Taki kolorowy. No, nagramy w ciocie. Czy jest dinozaur? Cześć ciocia, dzień dobry, dzień dobry. Tak, jest też. To jest ciocia, która była z nami na Sex in the City 2. Ja już mam dla ciebie dinozaura. Wiesz, żabko? O, i wujek na bosaka. Cześć, Robert na bosaka. Cześć. To jest wujek Robert, tetusiu. I już mamusia z tatusiem wracają. No, słucham cię. Mama nie łapie ostrości. No, słucham cię, kochanie. Jestem. Ed Hardy prześladuje nas cały czas. I człowiek od Ed Hardy wodka. Przypomniałeś. Robert Konieczny. A jednak wódę, już mu przeszło chyba. Zapas w garażu. Wczoraj, proszę bardzo, o, troszeczkę hektolitrów tam ma z tego, prawda, wiadomo. W garażu musi być. O, i jego pupa. No tak, ale zobacz, Ed Hardy nas prześladuje po prostu. Ukłoń się was. Nie, wyjdź się ukłoń. Wyjdź się ukłoń. Oni patrzą przez mnie jak na ciupkę jakiegoś, tam się kłaniał na ale, ale wyjdź jeszcze raz. Michał, no chodź wariowo, proszę cię. Daj wariowo spokój. Słucham cię. Słyszałem, że masz problemy w łóżku ze swoją żoną. Nigdy. Nigdy. Skandal. Nawet wiesz co, oni poszli spać i zrobiłem swoje, jak byłem w nocy w domu, znaczy w sensie, że na trasie zrobiłem. A co zrobiłeś swoje? Zwaliłeś konia? O nie. Ostro było. Ostro było. Z żoną własną? Tak. To skandal. A ty już czekasz, nie? A ja to już jestem. Jeszcze tylko 9 dni. To jest twoje, to jest twoje. Zobacz, ktoś mi napisał, że w piątek będzie o 3.16. Tylko nie wiem gdzie, chyba... Na dworcu. Nie, chyba pod Białym Domem. No właśnie, trzeba jechać do Białego Domu, prawda? O Jezu, chuj, to jest ten facet, we must go to the White House. Zobacz, kto tu będzie. Yes, we shall. Jackson? Michael Jackson? Kto tu będzie na koncercie? Jackson. Znaczy nie, będzie tak. W piątek o 3.16 pod Białym Domem będzie Jackson. Nic nie widać, nic nie widać. Michaela masz? Michael jest troszeczkę, wygląda na dojrzałego mężczyznę. Chyba przekaż tą 20 gdzieś dalej. Czy masz ochotę na Michaela Jacksona? Nie mam ochoty. Oj, na Michaela Jacksona. Ni... Na Jacksona? Kochają mnie. Na Jacksona też nie. Mam ochotę na Michaela. Kochają. Mnie tak kochają, Michał. Widzisz? Nie mam swoje 5 minut w tej trasie. O, poproszę trochę płyć. Tutaj tak, dla Karoliny. To dla Karoliny, to jedyne co pamiętam. Chciałem wydobyć jakieś mniejsze ubranie. A mogę tylko spocząć? Za chwilę, dobra? Okay. Za chwilę, dobra. Spocznąć? To tak się, tak cię Sylwia wymęczyła w domu? Nie, ja generalnie jak wiesz, stoję za stołem, to stoję. Nie siedzę. No tak, ale jak byłeś w domu, to chyba troszeczkę Sylwia poleciała po czarnych i usiadła na tobie i... Ja wiem, nie, raczej nie. Położyła się? Ale wiesz, trudny okres trafiłem, bo był akurat okres. O, a to my mamy te same problemy. Dwa okresy przeżyłem na tej trasie. Ale jeszcze się nie skończyła. Tak a propos. Mariolka. Na tym zawsze możesz przeżywać mój okres. Wiesz, muszę też dam ci popalić. Ale Mariolka, ale słucham, powiedz, czy przywieziesz Maćkowi... Mariuszowi. Mariuszowi nic nie przywożę. Okres do domu? Nie, już będę po. A co, jeszcze trwa? Nie. Krokodyl mówił coś innego. Co on tam wie? Nie on lubię. Tylko świeci. Proszę. A Jacek coś o tym wie. Nie, ja nic nie wiem. Mówię, co wie krokodyl o tym? A czy twoja żona też miała okres na trasie? Oczywiście, że tak. Jesteśmy tutaj 1,5 miesiąca. Jeśli umiesz liczyć, to każda musiała mieć. Ty masz białe skarpetki? Nie. To są takie niebiesko-czarne, szare.
Białe to one były. Ale bardzo dobrze, bo to jest wszystko, że tak powiem, nagrywa białe się. Białe były w sklepie. W Night View. Ale teraz przeskakujemy. Ta-da! Na kolor. I już gówno w głowie. Ale jeszcze możesz na środek dać ten pstryczek i będzie wtedy podbity obraz. Low Lux? Poprawiło? Masz więcej pryszczy, okaże. No normalne, no goliłem się. I Karolina. To ja się nie goliłam. Ona się nie goli. I Chris. Smutny człowiek. O, zobaczcie. American. Wow! Już niedługo otwarcie. The best group in the world. Don't you ever forget that. Jak chcesz, to mogę ci pokazać buty.